Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami teraz i zawsze. Amen. Pozdrawiam wszystkich Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Codziennika Biblijnego. Pozdrawiam słowami dzisiejszych haseł. Pierwsze z nich zapisane jest w księdze proroka Zachariasza w 2 rozdziale. Tak mówi Pan zastępów, kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. A drugie hasło zapisane jest w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Czy zastanawialiście się, czy zastanawialiśmy się już kiedykolwiek, jakie uczucia, jakie odczucia będą nam towarzyszyć po śmierci, kiedy wejdziemy do Bożego Królestwa, kiedy wejdziemy do Bożego przybytku, kiedy staniemy twarzą w twarz z Wszechmogącym Bogiem? Czy będą to te same uczucia, jakie doświadczamy tutaj w doczesności, tu i teraz? Te same odczucia, te same uczucia, które doświadczamy w obecności naszych bliskich, tych, których mamy wokół siebie? Na ten temat możemy jedynie snuć jakieś domysły, jakieś przypuszczenia, ale myślę, że możemy śmiało powiedzieć, iż takimi odczuciami, takimi uczuciami będzie miłość, szczęście, radość, ale może także być to zdumienie czy zdziwienie. Dlaczego? Bo będziemy zdziwieni, że mimo naszych grzechów, mimo naszych ułomności, Pan Bóg przyjął nas do siebie. Nasze zdumienie, nasze zdziwienie powiększy jeszcze fakt, że spotkamy tam ludzi, o których sądziliśmy, że na pewno korony żywota nie otrzymają, że do Królestwa Bożego nie wejdą. Ale nasze zdumienie może osiągnąć zenitu wtedy, kiedy nie spotkamy tam wielu z tych, o których sądzono, że mają zapewnione, zaklepane miejsce w Królestwie Niebieskim. Pamiętać przy tym jednak musimy, że wejście do Królestwa Bożego wjedzie przez sąd Chrystusowy. Wszyscy będą tam rozliczeni ze swojego życia. Jezus Chrystus zasiądzie na tronie i jednych wezwie do siebie, wezwie do swojego królestwa, a innych odrzuci. Podział ten zostanie dokonany według tego, co zrobiliśmy dla Niego. Zdumiewające i zaskakujące jest to, co zapowiada Zbawiciel, że nie będzie nas rozliczał z ilości czy długości naszych modlitw, z uczestnictwa w niedzielnych czy świątecznych nabożeństwach, z życiowych osiągnięć, ale z tego, jak postępowaliśmy z ludźmi. Będzie tak, ponieważ w stosunku do drugiego człowieka ujawnia się nasze właściwe oblicze, uzewnętrznia się nasz prawdziwy stosunek do Boga. Bo On chce, abyśmy w każdym człowieku, w każdym bliźnim, szczególnie najmniejszym, tym najbiedniejszym, widzieli człowieka i jego Boży obraz. Zdumiewające jest to utożsamianie się Chrystusa z człowiekiem biednym, upośledzonym i potrzebującym. Zatem pomoc bliźniemu powinna być dla nas czymś oczywistym, wręcz odruchowym. Poprzez potrzebującego bliźniego sam Chrystus przychodzi do nas. Każde spotkanie, każdy kontakt z innym człowiekiem jest więc nie tylko
sprawdzianem naszej postawy wobec bliźnich, ale jest zarazem sprawdzianem naszej postawy wobec samego Boga. Pamiętajmy więc o tym, gdyż w przeciwnym razie możemy być zdziwieni także i my, możemy być zdumieni także i my, zaskoczeni, gdy Pan do nas powie: cokolwiek uczyniliście lub też nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście, tudzież mnie nie uczyniliście. Pamiętajmy o tym każdego dnia, także i dzisiaj. A na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa jednej z pieśni. Jeden fragment, jedna zwrotka pieśń ze śpiewnika ewangelickiego. Biednym na ratunek spieszyć, żal łagodzić, pomoc nieść, rany goić, smętnych cieszyć, nagich odziać, podać jeść. To miłości świętej czyn. Taki wzór dał Boży Syn. Niech nam Bóg wszystkim dzisiaj i zawsze błogosławi. Z Panem Bogiem.